Najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki, pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. Dzień dobry Państwu, Jacek Kurowski, witam bardzo serdecznie. W czerwcu dwa kolejne mecze piłkarskiej reprezentacji Polski. Na początku mecz towarzyski z Niemcami, a potem w eliminacjach Euro 2024 z Mołdawią. I dlatego o tych meczach będę za chwilkę rozmawiał, choć nie tylko, z selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, panem Fernando Santoszem. Dzień dobry, panie Dzień dobry. trenerze. Chciałem Pana na początek zapytać po tych dwóch meczach reprezentacji z Czechami i z Albanią wielu kibiców martwi się, czy pojedziemy na Mistrzostwa Europy? Czy jest Pan w stanie kibiców uspokoić, że pojedziemy? Oczywiście zawsze są jakieś powody do obaw. Nie można popaść w samozadowolenie, ponieważ każdy mecz to jest starcie dwóch jedenastek i nie ma drużyny, która z góry może zapewnić, że dane spotkanie wygra. Jednak to, że możemy się trochę martwić czy niepokoić, nie oznacza, że nie możemy sobie ufać i nie wierzyć we własne siły. Ja bardzo wierzę, tak samo cały sztab i zrobimy wszystko, żeby polska reprezentacja awansowała na mistrzostwa. Eu costumo dizer, że no, futebol nie ma adwersariuszy forte, mais fortes o menos fortes, nie ma jogos mais Uspokoił mnie pan. To trzeba przyznać. Nie wiem, czy to podziała na dłuższą metę, ale mnie pan uspokoił. Co pana zdaniem trzeba poprawić w reprezentacji Polski na już, na teraz, żeby taki mecz jak w Pradze się nie powtórzył? Nie, nie, nie. Od momentu, gdy zostałem trenerem waszej reprezentacji, czuję się Polakiem. Dlatego przykro było patrzeć na to, co wydarzyło się w meczu z Czechami. W eliminacjach do poprzedniego euro Polska świetnie sobie poradziła. Strzeliła mnóstwo goli. Wypadła mniej więcej na równi z najsilniejszymi drużynami w Europie, które zdobywały średnio trzy bramki na mecz, a traciły najwyżej jedną. Oczywiście jest teraz co poprawiać. Sam nie jestem w stanie tego dokonać. Nie zdziała też wiele w pojedynkę związek czy piłkarze. Musi stworzyć zespół, rodzinę, która będzie miała cel. Przykro patrzeć na odległe obecnie miejsce reprezentacji w rankingu FIFA. 23. pozycja to nieporozumienie. Trzeba to bardzo szybko zmienić. Na co dzień piłkarze bardzo dużo pracują, wszyscy się starają, dzięki czemu wyniki na pewno będą lepsze. Obejmując reprezentację Polski nie znałem drużyny piłkarzy. Oni też nie znali mnie. Wspólne dotarcie zajęło trochę czasu, stąd słaby start eliminacji i zły rezultat meczu z Czechami. W spotkaniu z Albanią było już lepiej i mam poczucie, że idzie to ku dobremu. Panie tenerze, pan zaczął pracę w bardzo trudnym momencie dla reprezentacji Polski, kiedy odżyła. Tak zwana afera e, premiowa za sprawą wywiadu Łukasza Skorupskiego. Jaki to miał wpływ na zespół, Pana zdaniem, to co się wydarzyło przed meczem z Czechami? no nie Ja nigdy nie słyszałem o tej sprawie. Tak naprawdę dopiero dowiedziałem się o niej podczas zgrupowania. Porozmawiałem z piłkarzami na ten temat i być może niektórzy odebrali moje decyzje w ten sposób, że zachowuję się jak dyktator, zabraniając piłkarzom rozmawiać o tej kwestii z mediami. Dla mnie piłkarze są wolnymi ludźmi i mogą mówić co chcą. Trzeba było jednak ten problem rozwiązać. Tak naprawdę ta sprawa nie powinna w ogóle wypłynąć. W przeszłości prowadziłem inne reprezentacje i zawsze mówiłem zawodnikom, rozmawiajcie z kim chcecie i róbcie co chcecie, ale pamiętajcie, że musimy być drużyną. Nie możemy poruszać wątków, które mogą nam zaszkodzić. Chciałbym podkreślić, że ta sprawa nie miała żadnego wpływu na zespół. Nie wpłynęła na koncentrację piłkarzy, na jakość treningów. To była historia z przeszłości, która została przez nas pominięta. Piłkarze są mężczyznami, nie powinni wszystkimi zagadnieniami się przejmować. W rodzinach bywa tak, że rodzice nie zgadzają się z dziećmi, a dzieci z rodzicami. Tak dzieje się i w Portugalii, i w Polsce i w Chinach. Ale gdziekolwiek atakowana jest rodzina, zawsze jej bronimy, by utrzymać jej jedność i wizerunek. Jeszcze raz powtórzę: ta sytuacja nie miała żadnego wpływu na drużynę. Kończąc, uprzedziłem piłkarzy, żeby byli bardzo ostrożni w przyszłości. Panie tenże, zapytam pana o Roberta Lewandowskiego. Jakie są pana zdaniem powody słabszej formy? Kapitana reprezentacji Polski. Najlepsi piłkarze na świecie nie zawsze są w najwyższej dyspozycji. Przede wszystkim dotyczy to napastników. Są takie momenty, gdy nie zdobywają bramek. Można zaobserwować to na przykładach bardzo wielu gwiazd. Jeżeli chodzi o Lewandowskiego, jeśli nie strzelił gola w trzech, czterech meczach, przestał być dobrym piłkarzem? Nie, 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 nie. Tutaj jest dłuższa seria, panie trenerze, bo to jest 16 meczów i tylko 6 goli. To jak na Roberta Lewandowskiego, to jest w sumie niewiele. Czy to jest tylko kwestia dołka i czy ten dołek, jeśli jest, czy on jest po prostu poważny, bo on trwa już dość długo. Konkord, jesteśmy kryzys? Ja absolutnie nie zgadzam się, że to jest jakiś kryzys czy problem. Robert bardzo angażuje się i pracuje dla drużyny. Czy może być tak, że nawet na kogoś z takim potencjałem, z takimi dokonaniami, może mieć wpływ to, co się dzieje w życiu pozasportowym? Robert procesuje się ze swoim byłym agentem. Robert przyszedł na konferencję prasową przed meczem z Czechami i przepraszał za aferę premiową. W końcu jest krytykowane przez hiszpańskie media i mówi się o powrocie Messiego na Camp Nou, co też na pewno wpływa na Roberta Lewandowskiego tym bardziej, że Messi chce grać jako napastnik. Czy to może mieć też wpływ na jego kondycję psychiczną, na jego mental? Dziwi się pan. Przyznam szczerze, że nic nie słyszałem o powrocie Messiego do Barcelony. Jeśli chodzi o pozostałe sprawy, to piłkarze są do takich kłopotów przyzwyczajeni i potrafią sobie z nimi poradzić. Robert to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie i przez lata kariery miał lepsze i gorsze momenty. To normalne: nie znam dobrze Roberta Lewandowskiego, przebywałem z nim tylko tydzień. Nie poznałem jeszcze jego struktury emocjonalnej, ale mam wrażenie, że to bardzo silny facet. Wierzy i ma zaufanie do tego, co robi. Rozumiem kwestię, o którą pan pyta. Wiem, że się tworzy historię o napastnikach, którzy strzelają albo nie strzelają. Klub i reprezentacja to dwa różne światy. W Barcelonie Szawi ma swoją pracę, tutaj ja mam swoją. Jeśli chodzi o to, co dotyczy mnie i reprezentacji Polski, to jestem z Roberta zadowolony. I dla mnie to jest fundamentalne. Panie Tenerze, czy do Pana koncepcji pasuje Kamil Grosicki, piłkarz? który zdobył do tej pory w sezonie 11 goli i miał 5 asyst, jest jednym z najlepszych piłkarzy grających w Polsce, w polskiej ekstraklasie. W pierwszej kolejności musimy określić charakterystykę polskiej ligi. I tak, atmosfera na meczach jest fantastyczna. Macie kapitalne stadiony i wspaniałą publiczność. Ale proszę mi wybaczyć. Polska Liga. No z jakiegoś powodu jesteśmy dopiero na 24. miejscu w rankingu. Jeżeli nie chcecie na to w ten sposób spojrzeć, niech kluby wybaczą mi co teraz powiem. Ale mówię to, co myślę. W rzeczywistości Polska Liga ma wiele ograniczeń. Nie chcę nikogo krytykować. To, co jest dobre w polskiej piłce, to trenerzy, którzy dobrze pracują. Gdy oglądam mecze, widzę, że drużyny wiedzą, co mają robić. Ja najczęściej gram czwórką obrońców i szukam piłkarzy do takiego systemu. W Polsce trudno mi będzie ich znaleźć, bo często są to zawodnicy, którzy kiedyś grali w ataku, a teraz zostali przesunięci do defensywy. To oznacza, że nie są prawdziwymi obrońcami. Panie trenerze, wracając do środkowego obrońcy, Kamil Glik przyjechał na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Czy pan się z nim spotkał? Ten piłkarz wrócił do grania już i być może nie wiem, ma... On też. przyjechał na konsultacje lekarskie. A, a spotkał się z pan z nim? Rozmawiał pan z nim? Nie, nie było takiej okazji. Gdy nie grał, nie mieliśmy okazji go zobaczyć. Teraz wrócił do rywalizacji, więc będziemy go obserwować. Jak się czuje fizycznie, czy rzeczywiście kontuzja jest już przeszłością, jakie ma osiągi podczas meczu. Przeprowadzimy dwie, trzy obserwacje. Mnie interesuje, jak Glik wygląda na boisku, ale wiele o nim słyszałem. Wiem, że jest znakomitym kapitanem, bardzo dobrym piłkarzem, ma znakomity charakter. Jeśli nie będzie OK fizycznie, nie będzie mógł występować w reprezentacji Polski. Panie tenerze, czy pan jest w stanie dzisiaj podać hierarchię lewego, na pozycji lewego, obrońcy, kto jest numerem 1, numerem 2, numerem 3, bo, bo ja nie wiem. No, ja wiem. no, Tak naprawdę to nie ma żadnego lewego obrońcy. Mamy kilku zawodników, którzy grają na pozycji lewego obrońcy, ale nie są to lewi obrońcy. Reca, puchacz, karbownik, czasem ktoś jeszcze. To oni ostatnio występują na zmianę w tej roli. Będę musiał szukać piłkarzy na te pozycje, czasami kogoś zaadaptować. Mnie interesuje, co drużyna może osiągnąć: wynalezienie najlepszego układu. Ja za to odpowiadam. Niekiedy będzie to oznaczało, że piłkarz będzie grał na innej pozycji niż w klubie. Tenże, a propos tych rozwiązań, to krótkie i konkretne pytanie. Przemysław Frankowski, pana pomysł na prawego obrońcę, to jest coś, co może mieć przyszłość, czy to była potrzeba chwili? To nie jest prawy obrońca. Po prostu wstawiłem go na tej pozycji. To nie jest kwestia nazwiska. W Lons grają najczęściej piątką obrońców, u nas raczej czwórką. Chodzi o to, żeby grał przy linii, wykonywał określone ruchy. Będę się przyglądał, czy piłkarz będzie w stanie wykonać to, czego od niego oczekuję, czy nie. Jeśli mam pomysł na jakiś system gry i nie mam do niego odpowiednich graczy, to nieraz będę zmuszony przestawić, a nawet przekwalifikować niektórych zawodników. A jeśli miałby Pan scharakteryzować polskich piłkarzy, jacy oni są, co, pan, co Panu się w nich podoba w polskich piłkarzach, w tych, których Pan poznał, z którymi Pan pracował? Pracuje. Fantastycznie zachowują się na treningach, naprawdę ciężko pracują. Gorzej wygląda to w trakcie meczu. Za dużo mamy indywidualnego myślenia. Jest trochę tak, że każdy finalnie robi to, co uważa za słuszne, nie stosując się tym samym do poleceń i założeń. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Czy to ich przemyślenia, czy wpływ opinii publicznej? Tak czy inaczej, to nie jest dobre, bo zawodnicy powinni myśleć o drużynie, a nie o sobie. Polski piłkarz wydaje się, że ma bardzo dużo zaufania do siebie, jest bardzo pewny siebie, ale tak naprawdę jest zupełnie inaczej. I jak to zmienić i dlaczego tak jest? Teraz, kiedy znam lepiej zawodników, poznaję polską piłkę, będę próbował to zmienić. Po to tu przyjechałem. Piłkarze mają tak naprawdę mało zaufania do siebie, gdy mają piłkę. Muszą grać bardziej zespołowo. To trzeba koniecznie zmienić. Widzę jeszcze jedną bardzo pozytywną cechę. Jesteście patriotami. Ale był taki moment, że tego nie czułem. A Polacy są przecież wielkimi patriotami. Mają to w sercu. A kiedy pan nie czuł? Tego patriotyzmu, powiedział pan przed chwilką, jeśli dobrze zrozumiałem, że, że pan tego nie czuł. W którym momencie pan tego nie czuł? Albo to, to, to zostało zgubione? Chodzi mi o mecz z Czechami. Gdy przegrywasz 1 do 3, to musisz dać z siebie wszystko. Nie wyobrażam sobie, jak w takich okolicznościach nie otrzymujesz ani jednej żółtej kartki. Jeśli wygrywamy, to jest ok, a jak przegrywamy... To też ma być wszystko w porządku? Nie może tak być. Tu nie chodzi o to, by ktoś za nas biegał, walczył na boisku. To ja muszę dać z siebie więcej i pokazać pasję. Wracając do tego meczu z Czechami, my wybraliśmy no, kilka takich ujęć pana reakcji podczas tego meczu. Jeśli miałbym czytać język ciała dobrze, właściwie, to mam takie wrażenie, że pan był, proszę zobaczyć, że był pan. I zły, i e, rozczarowany, i bezradny, i sfrustrowany. To była taka mieszanka e, pańskich e, emocji. Trochę pan tej sytuacji chyba do końca nie, nie rozumiał, co, co się dzieje, co się wydarzyło. Dwie minuty, dwa stracone gole. Jak to możliwe? Trudno to zrozumieć. Tracisz bramkę w pierwszej minucie z winy naszych obrońców. Jak to można zrozumieć? Za chwilę przegrywamy 0 do 2 i nie możesz pojąć, dlaczego nie próbujemy tego odwrócić. Piłka nożna to jest zawsze mecz dwóch drużyn. Każdy może mieć wpływ, coś zdziałać. Można mieć więcej lub mniej jakości, lepszych lub gorszych zawodników, ale organizacja, koncentracja i pasja to cechy, które powinien posiadać każdy. Tak samo biegać i walczyć. Nie możemy dopuścić do tego, by nasi przeciwnicy biegali więcej. A tak było w meczu z Czechami. U mnie to nie przejdzie. Każda porażka to moja odpowiedzialność. Biorę ją na siebie. Po przegranym meczu wina jest po mojej stronie. Jestem kapitanem, który ostatni schodzi z pokładu. Zmierzamy do końca. Jeszcze mam dwa wątki do pana. Chciałem zapytać o mecz z Niemcami. Czeka nas trudny przeciwnik 16 czerwca, mecz towarzyski. My z Niemcami wygraliśmy w historii tylko raz. Patrzyłem sobie, jak grała Portugalia przeciwko Niemcom, Grecja przeciwko Niemcom, drużyny, które pan prowadził. No też nie udało się w ostatnich tak. latach panu wygrać z Niemcami. To będzie też wyzwanie duże. Z najbliższych meczów dla mnie ważniejszy będzie ten z Mołdawią, a nie z Niemcami. To jak Pan potraktuje Niemcami? Ten mecz był już zaplanowany, już nic nie można zrobić. Oczywiście szanuję decyzję o zakontraktowaniu tego spotkania, ale jeżeli teraz by mnie zapytano, czy mamy zagrać z Niemcami w tym terminie, powiedziałbym, że nie. Pod kątem selekcji nie interesuje mnie to spotkanie, dlatego nie jest mi ono potrzebne. Ważne jest to z Mołdawią. Za mecz z Niemcami nie dostaniemy punktów. Ma pan rację, nie dostaniemy punktów, ale jest to mecz prestiżowy, jest to mecz z Niemcami, jest to może być to sprawdzian przed meczem z Mołdawią. No, no, To na pewno nie będzie test. Te drużyny grają zupełnie inaczej. Niemcy nie grają tak jak Mołdawia. To będzie zupełnie co innego niż to, na co ja będę przygotowywał kadrę do meczu z Mołdawią. Testem byłoby zmierzenie się z drużyną, która gra podobnie do Mołdawii. I nie zgodziłby się pan na mecz z Niemcami, gdyby pana ktoś o to zapytał? Nie. 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 Nie, nie ma to najmniejszego sensu. Oczywiście ma to sens w kontekście stosunków Polski z Niemcami, szacunku i tak Jeżeli byłoby to już po eliminacjach mistrzostw Europy i ktoś by wówczas zapytał mnie, czy chce grać z Niemcami, odpowiedziałbym, że tak. To w takim razie jak pan ten mecz potraktuje? Kto w tym meczu może zagrać? Nie najsilniejszy skład, czy tylko piłkarze, których pan będzie, czy tych, które pan będzie chciał użyć, będzie pan oszczędzał i zagrają inni zawodnicy? To jest prawie pewne, dlatego że będę musiał oszczędzać moich zawodników. Oczywiście jest mi bardzo przykro i podejdziemy do tego w sposób racjonalny i poważny. Jeżeli będziemy mogli wygrać, to wygramy. Pamiętajmy, Mołdawia zremisowała z Czechami. Mamy mecz z Niemcami, a kilka dni później gramy w Kiszyniowie. Jeśli nie wygramy tam z Mołdawią, to co się wydarzy? Będzie ciężko, panie trenerze, będzie problem. Ja nie będę ryzykował wyjścia z grupy zakwalifikowania się do mistrzostw Europy, grając z Niemcami. Muszę być cały czas skoncentrowany na meczu przeciwko Mołdawii. Mamy mecz z Niemcami. Okej, okay, on jest ważny z uwagi na stosunki międzynarodowe, na polski związek piłki nożnej. I muszę to szanować. Także ja oczywiście potraktuję to wydarzenie poważnie. Wyjdzie na pewno mocny skład. Tak właśnie zrobię. Tak, tak. Tak, rozumiem. Ale nie najsilniejszy. Jak będę miał jakieś wątpliwości, to zobaczymy. Czy to będzie mecz, według pana wiedzy, pożegnalny Jakuba Błaszczykowskiego?

Kuba Błaszczykowski to świetny piłkarz. Bardzo dobrze grał w 2016 roku podczas Euro. Być może mecz z Polską był moim najtrudniejszym podczas ówczesnych Mistrzostw Europy. Wydaje mi się, że uhonorowanie go będzie w pełni zasłużone, ale to jest zabawa, impreza obok meczu. Będzie mi naturalnie bardzo miło uczestniczyć w tym wydarzeniu. Czy pan się już w Polsce dobrze czuje? Czuje się pan jak Polak? Jak pan się chciał czuć? Czuje się pan jak u siebie? Podoba mi się tutaj. Dobrze mi się mieszka, podobnie jak byłem w Grecji. Klimat jest trochę inny. Trochę. No, tu jest trochę zimniej. Na początku było trudno, bo mieszkałem w hotelu. Teraz mam już swoje własne mieszkanie. Polska jest piękna. Warszawa jest bardzo ładnym miastem. Jest tu dużo parków. Jeszcze nie miałem okazji dokładnie zwiedzić miasta. Mam super restaurację blisko swojego domu. Mieści się właśnie w parku. Powoli moje życie w Polsce zaczyna się normalizować. Chciałem panu coś pokazać i poprosić, żeby pan y, odgadł, jakie miejsca sí. charakterystyczne pokazujemy na, na obrazkach. Zobaczymy, czy pan sí. się już. Co to jest? Wie pan, co to jest? No, no sei. nie wiem. Uż, u, nie no jest no jestem sei, pewny. Kiemasę, no <coughs> to. sami mas u. Pierogi. Pierogi, ja pierogi, panie tręże. Pierogi to są. Sí. <laughs> muitas i też no restaurante. Ja Jakie miasto mówi? to. A jest Warszawa. Pas, pas kultury e, waszej Kolejna zagadka za chwilkę. Czy wie pan, jaki to jest stadion? W Gdańsku nie. No? Hmm. Stadium narodowy? Legia. 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 To jest stadion Legii, nie, nie na, na, narodowy, tylko e, legia. A to? Co to za miasto? No sobej nie wiem. Jeszcze nie miałem okazji poznać wielu miast. Okej. Okay. To jest klasztor, klasztor w Częstochowie. Wiem, że pan się wybierał, że chciałby pan odwiedzić Częstochowę. To to jest Częstochowa? To polecamy. Mi, ma pan. To na pewno jest jedno z tych miejsc, które będę chciał odwiedzić z rodziną. A to? Otóż to. do Kraków. Tak to jest. Do Krakowa też będę chciał wybrać się z rodziną. I o... Ten stadion powinien pan pamiętać. To jest Gdańsk. Na tym stadionie obejrzałem pierwszy mecz Polskiej Ligi. Tak jest. Tak było. Panie trenerze, już pan sporo wie, pewnie pan będzie wiedział na temat Polski, naszej kultury, historii. Również uczymy się siebie nawzajem tak naprawdę. Kiedy dostałem tę pracę, od razu kupiłem książkę o historii Polski. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Powodzenia życzę i mam nadzieję, trenerze, próbuję teraz coś załatwić dla siebie, że po eliminacjach spotkamy się w tym studiu, żeby te eliminacje podsumować. Zgadza się pan? Oczywiście będziemy już po awansie Polski na euro. Otóż to, niech tak będzie. Bardzo dziękuję. Fernando Santos był naszym gościem. Dziękuję bardzo, Jacek Kurowski, kłaniam się.